kosze. Jeszcze rano nie wiedziałam, co zrobić na dzisiejszy obiad. Poszłam na zakupy, kupiłam schab, pomyślałam, że zrobię kotlety, ale po drodze mijałam sklep warzywny i zobaczyłam piękne pory i wtedy urodził się pomysł na schab zapiekany z porami. Oprócz schabu i porów potrzebny jest czosnek i cebula, którą wraz z porami przesmażę na maśle. Na sos do zalania mięsa będzie potrzebny majonez, musztarda, śmietana i koperek. Na poszczególnych etapach przygotowania będzie potrzebna sól i pieprz do smaku. Schab w porach jest łatwy w przygotowaniu i naprawdę smakowity. Zapraszam więc do obejrzenia filmiku, a przepisu szukajcie w opisie pod filmikiem. Schab będzie pieczony w plastrach, więc teraz go pokroję. Kawałki takie jak na kotlety. Pokrojonego schabu nie będę rozbijać, tylko przyprawię solą, pieprzem i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Po jednej i po drugiej stronie. Nie zapomniałam o czosnku. Będę ten schab smarować czosnkiem zaraz po opruszeniu drugiej strony. I teraz czas na czosnek. I teraz przełożę ten schab na talerz i drugą stronę już będę smarować czosnkiem na talerzu. Teraz ten schab nakryję folią i wstawię do lodówki. Teraz pokroję cebulę i pory. Cebulę pokroję w kostkę. A pora będę kroić w plasterki. I teraz te pory i cebulę będę podsmażać. Masło już się rozpuściło, więc teraz wrzucę na nie cebulę. Przez chwilę będę tę cebulę smażyć, aż straci swoją surowość. Do lekko podsmażonej cebuli dodam teraz porę. I razem będę smażyć do zeszklenia. Pod koniec smażenia pory przyprawiam solą i pieprzem. Wyłączyłam grzanie. Wszystko wymieszam. I zestawiam patelnię z palnika.
Czekając, aż pory nieco przestygną, posiekam koperek. Przygotuję też sos. Do większej miski wrzucam majonez, musztardę i śmietanę. I wszystko dokładnie wymieszam. Na dno brytwanny wlewam trochę sosu i rozprowadzam go po dnie. Do reszty sosu dorzucam posiekany koperek. I sos z koperkiem wymieszam. I teraz do naczynia wkładam kawałek mięsa. Mięso lekko smaruję sosem. I kładę na nim pory z cebulą. I teraz następny kawałek mięsa. Także go smaruję. I układam pory z cebulą. I tak, aż całe mięso zostanie zużyte. Zauważcie, że kładę tą bardziej tłustą stroną do góry, bo podczas pieczenia mięso nie wyschnie. Właśnie włączył się piekarnik. Będę go nagrzewać do temperatury 180 stopni. Schab był w kawałku kilogramowym, więc czas pieczenia to mniej więcej godzina. Dołożę po brzegach pory, które mi zostały. I całość zaleję sosem. Tak przygotowany schab nakrywam pokrywą i zaraz wstawię do piekarnika. Po godzinie wyjęłam schab z piekarnika. Ładnie wygląda. Super pachnie. Sprawdzę, czy jest miękki. No miękki. Jeszcze będzie się piekł 15 minut, ale już bez pokrywy. Wstawię go zaraz do piekarnika, żeby zredukował się nadmiar sosu. Schab się ładnie zrumienił. Sos też troszkę się zredukował, więc teraz możemy nasz schab w porach podawać. Schab zapiekany w porach jest mięciutki. Rewelacyjnie soczysty i obłędnie smakuje. W tym delikatnym, majonezowo-porowo-koperkowym sosie. Wyśmienity. Polecam wszystkim smakoszom zrobienie schabu w porach właśnie w ten sposób i wszystkim życzę smacznego!